Witamy Państwa po raz kolejny w naszym programie pod tytułem Lokal 42200. A z Państwem jest Piotr Skrzynecki. I Artur Broncel. Piotrze, Ty liczyłeś, który raz już program Lokal 42200 robimy? Bo ja policzyłem. Nie liczyłem. 26 dzisiaj jest. Jest 26. Oczywiście z pewnymi przerwami to robimy, bo różnie to w życiu bywa. Nie mamy jeszcze takiej kasy, żeby systematycznie, codziennie robić program. Ale się staramy. Staramy się, wszystko przed nami, prawda? Tak, tak. No to zapraszamy na czołóweczkę. Piotrze, Ty byłeś na sesji Rady Miasta. Zacznijmy, proszę Państwa, od sesji Rady Miasta. Na naszym kanale tam już kilka informacji jest wrzuconych. Kto z Państwa chciałby dokładnie się zapoznać, co się tam działo, to zapraszamy na naszego Facebooka. Ale Piotr był z kamerą i tam wszystko obserwował. Podziel się z Państwem swoimi tutaj spostrzeżeniami. No, sesja rozpoczęła się dość z przytupem, ponieważ była na niej częstochowianka, która bardzo skarżyła się na szpital na Parkitce. Problem polegał na tym, że została, jak twierdzi, odesłana do domu z udarem niedokrwiennym mózgu, co zagrażało jej zdrowiu czy nawet życiu. W każdym razie sprawa wygląda dość poważnie. Tam cały tam nasz tam materiał jest tam u nas na fanpage'u, na Facebooku. I generalnie szuka dla siebie sprawiedliwości i od dłuższego czasu, od paru lat się odbija od różnych instytucji. I bezskutecznie i właśnie na sesji wyraziła swoją frustrację, też tutaj oskarżała władze miasta. I no, na razie ta sprawa nie wygląda, jakby się miała dla niej dobrze rozwiązać, aczkolwiek sytuacją, która również była bulwersująca, która miała miejsce. Mam tutaj na myśli zachowanie posła Lewicy, nie posła, ale radnego Lewicy, byłego posła, Zdzisława Wolskiego, który no, zachowywał się wobec tej pani bardzo lekceważąco, wręcz sugerując jej potrzebę kontaktu ze specjalistą, co dla rozemocjonowanej w przypadku kobiety było naprawdę no, poniżające według mnie. I takich zachowań, proszę Państwa, być nie może. Ponieważ jest to ewidentny brak szacunku wobec takiej osoby, a na koniec poseł Włoski stwierdził, że on nie będzie z panią w ogóle rozmawiał i koniec tematu. No, proszę Państwa, no, pewne standardy obowiązują i nie można tak traktować ludzi, którzy przychodzą z bagażem tu cierpień na sesję, gdzie rozpaczliwie wręcz wołają o pomoc, a są po prostu no, brutalnie zbywani w tym wypadku. No. No ja analizując ten materiał, który tam właśnie zrobiłeś, takie mam tutaj refleksje, które mi się wzbudziły, że to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby kilka lat, bodajże 9 chyba ta pani walczy o sprawiedliwość, jakiś uszczerbek na zdrowiu poniosła przez to, że w szpitalu na Parkitce, no jakby, nie wiem, czy zlekceważono, czy złą diagnozę postawili, prawda? W końcu, w każdym razie no, odmówili przyjęcia jej na oddział, więc mogło to się skończyć śmiercią. No i tam jakieś tam powikłania potem nastąpiły. Ona się domaga teraz sprawiedliwości i nigdy jej, z tego co ona mówi, że no niby jej przyznają rację, niby tak, ale nic za tym nie idzie. Sprawa jakby jest wyciszana, nikt się tym nie interesuje. No i ta pani po prostu była teraz sfrustrowana, przyszła na Radę Miasta. Faktycznie, no emocje naprawdę wzięły tam górę i jakby ona zdominowała część chyba tej sesji. To było zaraz na początku, tutaj przewodniczący Łukasz Banaś pozwolił się jej od razu wypowiedzieć, bardzo ładnie z jego strony, bo to są to standardy, które no, lepsze niż były poprzednio, kiedy... Zdecydowanie. Tak, więc no i to był taki mocny tutaj głos obywatelski, no, więc miejmy nadzieję, że będzie skuteczny. No. A i był też Polsat na przykład na sali sesji. Ciekawe. Innych mediów, czy może były, ale tam przynajmniej nie z kamerą, bo nie wiedziałem. Oddział w Częstochowie Polsatu będzie. O proszę, to było. Może będzie. Tak ciekawie. Pozostając jeszcze przy tej sprawie, no właśnie, te sprawy powinny być załatwione już wcześniej przez odpowiednie instytucje, a nie żeby po prostu osoba sfrustrowana przychodziła na sesję i tutaj takie rzeczy dopiero przedstawiała w taki sposób, w jaki przedstawiała.
No a co do właśnie byłego posła, mówi się, że ci, którzy tak, wiesz, z wyższego szczebla spadają, to są spadochroniarze. Zresztą podobnie jak w Prawie i Sprawiedliwości Artur Warzocha, tak, który był senatorem. Dwóch spadochroniarzy mały, tak. A teraz piastuje funkcję szefa klubu radnych, więc patrząc z perspektywy takiej kariery, to jest to no, spadek ewidentny. Ale to nie jest byle co być szefem klubu przecież też opozycji największego, czy może teraz już nie największego, ale się wyrównało się z Koalicją Obywatelską po wstąpieniu do klubu radnych Krzysztofa Świerczyńskiego i Marcina Marandy z Trzeciej Drogi. Więc chyba mają tam porówno po 9 z tego co chodzi. Tak, bo 7, 8, 9, no chyba tak. Nie? Chciałoby się wierzyć, że ci panowie zrezygnowali z tych wyższych szczebli po to, żeby zająć się naszymi sprawami tu lokalnymi, ale tak na pewno nie jest. Czy na pewno radny Warzocha ma trochę lepszą prezencję niż poprzedni przewodniczący Piotr Wrona. Lepsza dykcja w ogóle, więc jest to bardziej osobowość. Inna osobowość, tak. Inna jest osobowość. No, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No właśnie, a jeszcze na chwilę przy radnym Wolskim pozostańmy. No to właśnie to wyglądało tak, jakby on udzielał porady lekarskiej, no nie? No tak. Więc to darmowa. Takie rzeczy no to są po prostu no, niedopuszczalne, żeby wobec kobiety, która jest ewidentnie sfrustrowana, ma dużo w sobie złości, żeby ją jeszcze rozjątrzać, tak, obywatelkę. Uspokoić należy osobę tak. Jakoś. Ostatnio napisała do nas pani Aleksandra Zelisińca w sprawie lokalu La Playa. Zauważyła, że tutaj często mówimy o Parku Olsiniec, jeśli chodzi o miejsce jako wypoczynku, relaksu. Jest to coraz lepsze miejsce, bo tam są i alejki, i rowery wodne, i dwie knajpki, w tym inna La Playa. Generalnie miejsce się ładnie rozwija, aczkolwiek jeszcze nie jest do końca dopieszczone. Natomiast pani Aleksandra zwróciła uwagę na problem głośnych imprez w okresie letnim w La Playa i te imprezy powodują, zakłócają nocny spokój mieszkańców i sprawa już się kilka lat ciągnie. Była też informowana policja, straż miejska, no ale wciąż problem trwa i przesłano nam tutaj również kilka filmików, oprócz samej treści wiadomości. Zamieściłem to na fanpage'u, no i się zrobiła burza. Wiele, ponad 200 komentarzy, ponad 200 reakcji. No, zobaczymy. Czyli problem jest ważny dla mieszkańców. To nie jest tak, że po prostu komuś się coś tam w głowie urodziło, że po prostu on się denerwuje. Nie? To jest szerszy problem. Sprawa również była poruszona na sesji Rady Miasta Nadzwyczajnej, więc miejmy nadzieję, że dojdzie do jakiegoś konsensusu, żeby mieszkańcy mogli tam faktycznie mieć spokój w nocy, no może takie ekrany dźwiękochłonne. No właśnie, tam rzuciłeś takie propozycje. To może nawet nie jest taki głupi pomysł, żeby tam coś takiego w okresie letnim postawić, nie wiem, na noc, żeby to wyciszało. Tak. Nie jestem ekspertem, więc nie wiem, ale może coś się da zrobić. Powiem ci tak po prostu, jak zwykły obywatel sobie myśli, jak się chce, to się zrobi. No taka jest prawda i to właściwie można to stwierdzenie zastosować na każdej płaszczyźnie życia społecznego, czy tam, nie wiem, rodzinnego i tak dalej. Jeśli się chce zrobić tak, żeby było dobrze, to się zrobi. No, to jest sprawa, która się tli już jakiś czas, prawda? To nie jest jakaś nowa sytuacja, że w tym roku to wybuchło. La Playa jest naprawdę ładnym lokalem, jest plaża. Kąpielisko też fajne, choć tam się ludzie nieraz skarżą, że trochę też brudne. To miejsce ma naprawdę ogromny potencjał, tylko że też kwestia, żeby była symbioza z lokalnymi mieszkańcami, no żeby nie musieli cierpieć w nocy przez nadmierny hałas, nie? No bo ktoś się chce bawić, ale ktoś w tym momencie no, cierpi, żeby się ten mógł bawić, nie? No to tutaj coś powinno się z tym zrobić. Natomiast no, takie miejsce wzorem innych miast dużych powinno być, bo na przykład no, ja jestem zauroczony, jak rozwiązał kwestię tego typu, na przykład Gdańsk. Na terenie dawnej stoczni zrobiono naprawdę, tam fakt, że tam są tereny odpowiednie, zrobiono takie miejsce rozrywki dla młodych ludzi. Tam sobie idą, tam sobie siedzą do godziny, tam nie wiem, 4:00. Jak wracają potem między blokami, to jest głośno. To rzeczywiście, bo
pijani są gdzieś tam, siadają przy blokach i to jest tylko ten problem, nie? Natomiast jest to tak oddalone generalnie od budynków i mieszkalnych i coś takiego w Częstochowie powinno być, no. Być może na tej, w rejonie właśnie tej Laplai, tylko no coś trzeba by zrobić, żeby ludzie mogli też, ci, którzy się nie chcą bawić, tylko spać o godzinie drugiej, no to żeby mogli, prawda? Mhm. No to przerywniczek. Pozostając jeszcze na chwilę przy szpitalu na Parkitce, to przyszpitalny park może przejść rewitalizację i potrzebne są głosy mieszkańców. Właśnie tutaj Życie Częstochowy napisało, że ruszyło głosowanie w tegorocznej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Wśród zadań, na które możecie oddać swój głos, znajduje się projekt Rewitalizacja Parku przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Co ty na to, Piotrze? Fajna chyba inicjatywa. Oczywiście, no, świetny pomysł. Kolejny atrakcyjny teren zielony powstanie. Oby się to udało. Oby starczyło tutaj energii, oby myście Państwo właśnie tam też głosowali, no bo to właśnie od tych głosów Państwa zależy, żeby tam to wszystko się zadziało. A jeszcze wspomnę, jest taki organizowany ranking miast przyjaznych kierowcom. I po raz drugi nasze miasto Częstochowa jest w czołówce. No, Sosnowiec pierwszy, Gliwice są na drugim miejscu i Częstochowa na trzecim. Miasto przyjazne kierowcom. Ty co prawda, Piotrze, nie jeździsz za dużo samochodem. Nie. Czasem tak. Czyli dla ciebie jest przyjazne to miasto. Czyli ja sobie ostatnio kupiłem hulajnogę elektryczną, bo zaraz są modne. To, no, czasami też są ścieżki rowerowe, ale niektóre chodniki to wymagają też jednak remontu, niektóre po prostu, bo nawet w centrum, prawda, chociażby tam ulica Świętej Barbary, takie są kolejne, doły różne, nie, no to jednak ta infrastruktura rowerowa, zwłaszcza w centrum, no jeszcze potrzebuje rewitalizacji. No, a z kolei w dzielnicy Północ rozpoczęły się w piątek 32 dni Częstochowy. No i tam sobie troszeczkę pochodziłem w okolicy. No i taka śmieszna rzecz, może zobaczcie Państwo fotkę. No i co tutaj widzimy? Jest chodnik dla pieszych z lewej strony, jest droga dla rowerów. Teraz osoba, która idzie lewą stroną, chce przejść na przystanek autobusowy, musi przejść przez drogę rowerową. I zgodnie z prawem nie może przejść, no bo nie ma pasów. No to jak przejść? Troszeczkę to śmiesznie wygląda. Co ty na to, Piotrze? No to nic nowego w naszym mieście. No. No nie ma pasów, to nie wolno przejść. No nie wolno. No nie wolno. No. No droga ile? No, no tam, nie wiem, 1,5 metra, no wiadomo, że każdy sobie przechodzi, nie? No, bo przystanek jest po drugiej stronie, ale nie ma pasów. A propos też tej infrastruktury, to parking przy Popiełuszki będzie rewitalizowany. Po nagłośnieniu przez nas sprawy, tu podała telewizja Orion, że miasto rozpoczęło proces, żeby ten parking przywrócić do możliwości użytkowania. No, po 6 latach w końcu, w centrum miasta, jak najbardziej, parking może zacząć przynosić zyski. Szkoda, że dopiero po naszym nagłośnieniu sprawy, przedtem jak problem nie istniał, no ale lepiej późno niż wcale. No, tutaj, Piotrze, dużo chyba się przyłożyłeś do tego, bo ty taki byłeś... Raczej nie dużo, no, tylko przeleciałem dronem sobie raz, ale zrobiłem często coś tam wrzucałeś, prawda? To wystarczyło, widać, że jeszcze ten temat tam ludzi zirytował solidnie, prawda? Więc... Miejmy nadzieję, że podobnej sytuacji już nie będzie, że stoją w centrum miasta tereny, które można łatwym sposobem zagospodarować, a tego się nie robi. No oczywiście, żeby na zapowiedzi, żeby się nie skończyło, tylko żeby już ta zapowiedź została sfinalizowana. No nie? To już Czyli... będziemy się cieszyć. Potem zrobisz piękny przelot dronem, zobaczymy przepiękny parking. No i oczywiście jeszcze tutaj apelujemy do odpowiednich osób, które mają no jakby sprawczość w tej kwestii, żeby coś zrobić z tą katownią UB, żeby to całkowicie, ten pomnik historii nie został zrujnowany.
Więc za to też się trzeba wziąć. Na razie nie słychać nic o jakichś tam działaniach, ale będziemy się przyglądać sprawie. Sądzę, że jak parking będzie uruchomiony, to może, siłą rzeczy coś tam się... coś tam zrobią. Coś tam się znajdzie, jakiś pomysł. Proszę Państwa, no w naszym mieście trwają teraz różne fajne imprezy. Jest 32 dni Częstochowy, ale jest też Festiwal Kultury Alternatywnej FK. My akurat nagrywamy tutaj niedaleko. I powiem Ci, Piotrze, że tak widzę, jak się tutaj fajnie dzieje na tym Starym Mieście, ale w takich miejscach, no tu ulica Mielczarskiego, te tereny. To jest takie zaniedbane bardzo część miasta. Chyba, no, że ta ulica łączy bezpośrednio dworzec, tak, z Galerią Jurajską. To bardzo często ta ulica uczęszczana jest. Nie? Tam też obok jest szkoła, prawda, więc no, wymaga to naprawdę. Fajnie by było, właśnie tak sobie przechadzałem się, bo w piątek się rozpoczął ten festiwal. Przechadzałem się tam w tamtym rejonie i naprawdę, gdyby to jakoś tam odnowić, zrewitalizować, to byłaby piękne takie stare miasto, ta część, to te uliczki fajne. Już sobie tak wyobrażałem, porównywałem sobie troszeczkę do Gdańska, który, no, uwielbiam to miasto. Tam co roku mamy jarmark Świętego Dominika, no nie? Poustawiane są te kramy, no, to jest fajny koloryt tego miasta. Jakby tak podobnie zrobić tutaj. No może tu jest problem, bo tu są węższe te uliczki, są budynki mieszkalne, no może by to przeszkadzało też mieszkańcom, nie? Ale może by warto pomyśleć nad tym, czy by czegoś podobnego nie zrobić w tym rejonie. No bo to ma tam klimat, ten klimat jest, tylko by trzeba było coś z tym zrobić, nie? Wszystko w rękach włodarzy. No tak. No, wszystko w rękach włodarzy. Ja podkreślę, no jak się chce, to się zrobi. No, no niektórzy mówią, się da, się zrobi, nie? No też tak można. Ostatnio wrzuciłeś na nasz fanpage fragment kazania arcybiskupa Depo z 15 sierpnia. To był, z tego co kojarzę, cytat z biskupa Teodora Kubiny z kazania przedwojennego. Tylko że temat się pokrywa, ponieważ... Bardzo ważny, tak, bardzo mówił ważny. Mówił arcybiskup Depo, nasz metropolita, o tym, że jakby duch partyjniactwa przeniknął prawie wszystkie sfery codzienności, nie tylko polityki, ale też kultury, takich relacji międzyludzkich, że zamiast się skupić na dobru państwa, skupiamy się na tych konfliktach swoich. Jak wiemy, przed wojną się skończyło to tragicznie, bo wojna wybuchła, więc mówimy przed wojną. No więc jeśli ta sprawa też wymaga takiej wielkiej narodowej refleksji, że musimy się skupiać na tym, co łączy nas, a nie na tym, co nas tylko dzieli, bo tym sposobem po prostu osłabiamy społeczeństwo, nie? A wojna nie jest daleko w tym wypadku. To jest bardzo, bardzo ważny temat, który właściwie no, tyczy każdego mieszkańca Polski, bo jednak wytworzyła się taka atmosfera nieprawdopodobnego podziału, jakiejś takiej walki, nie wiem, czy to nazwać klasowej, jakby to nie nazwać, w każdym razie jedni są za tym, drudzy są za tym, inni są za czymś innym i zamiast zrozumieć to i prowadzić jakiś dialog, czy próbować nawet nawiązywać jakiś dialog, to tutaj się jest, no, skaczemy sobie do gardła. To właśnie arcybiskup Depo, cytując te słowa, to właśnie zwracał uwagę na to, że to się po prostu może źle skończy, bo historia jest z taką matką, która nam pokazuje, co nas może czekać, jeśli nie wyciągniemy wniosków. No nie? Zresztą nawet tutaj cytując fragment Ewangelii, w którym właśnie Jezus powiedział, że królestwo wewnętrznie skłócone się nie może ostać. No nie może. Na dom się wali. To pokazuje, że tak faktycznie jest, nie? Że... No i tutaj jakby zabarwienie polityczne nie ma znaczenia, bo to nas tyczy wszystkich. No, jeśli nie nauczymy się rozmawiać z sobą, jeśli nie wyciągniemy lekcji z historii, no to nas spotka to samo. No, po prostu jesteśmy skłóceni, osłabieni, walka polityczna trwa dalej, a agenci infiltrują nasze państwo, co w mediach co chwilę wyskakuje coś, że tu jakiś agent, tam jakaś agentka, tu się coś wydarzyło. No i to może się źle skończyć. No, uważam, że bardzo ważny głos. Natomiast no, niektórzy oczywiście jadą ostro
w arcybiskupa tak właśnie z nastawieniem takim negatywnym do Kościoła, nie? Zamiast przez chwilę pomyśleć nad tymi słowami, pochylić się, to nie. To jest ksiądz, biskup jeszcze, trzeba mu przywalić. To jest słabe. Myślenie plemienne, nie? Zamiast się przyjrzeć, czy faktycznie jest coś w tym jest, jakiś dobry, jakiś sens, to od razu się odrzuca. Ale to jest prosta droga właśnie do cywilizacji śmierci, nienawiści wzajemnej. A tyle się mówi o tolerancji przecież. Ale to już jest jak jest. Uważam, że trzeba poruszać takie tematy, bo jeśli nie będziemy zwracać na to uwagi, no to naprawdę może być źle. No to co, Piotrze, to chyba wszystkie tematy sobie omówiliśmy, które przygotowaliśmy, czy jeżeli coś po głowie chodzi? Chyba już wszystkie. Nic mi już sensownego do głowy nie przychodzi. Rok szkolny się zbliża, my będziemy też na pewno poruszać kwestie tutaj szkoły, ale na razie są wakacje, to nie będziemy tutaj mącić. Tak. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobrze.